Jest to czwarty projekt finansowany przez Unię Europejską w tym naszym szpitalu powiatowym. Polega on przede wszystkim na ociepleniu budynku, jak również na stworzeniu infrastruktury do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Akurat w naszym przypadku są to pompy ciepła. Nie byłaby możliwa realizacja tego czwartego projektu z Unii Europejskiej, gdyby nie otoczenie. Przede wszystkim tutaj trzeba wymienić naszą radną Sejmiku Dolnośląskiego, panią Iwonę Krawczyk, jak również panią starostę Ewę Kocębę i bardzo dobrą współpracę z całym zarządem powiatu. To tworzy klimat do twórczej pracy, do przemyśleń i mamy nadzieję, że te efekty będą wszyscy widzieli. Całość budynku została zaprojektowana przez firmę pana Adama Makasia z Kamiennej Góry, natomiast formę architektoniczną nadała pani Agnieszka Damasiewicz. Pracę wykonuje kamiennogórska firma pana Janusza Krzyszkowskiego, budownictwo ogólnobudowlane. Projekt opiewa na około 2 miliony złotych, z czego 1 300 tysięcy złotych ma przekazać Unia Europejska, resztę będzie pochodziło ze środków własnych szpitala. Forma architektoniczna nawiązuje do nowo wybudowanego bloku operacyjnego zaprojektowanego przez pana Wyrostka i Wilka. Ma tworzyć całość budynku, który był tworzony od 500 roku, natomiast nie tworzył jednolitej bryły. Termomodernizacja budynku obejmuje wymianę dachów, stworzenie nowych kominów, wymianę rynien, docieplenie całego budynku, jak również zainstalowanie nowoczesnych pomp ciepła. Prace obejmują również zrobienie drenaży, osuszenie budynku, także mamy nadzieję, że po tej inwestycji w szpitalu będzie ciepło. 10 lat temu przekształcono SPZOS w spółkę prawa handlowego. Przez ten czas zrobiliśmy oddział dziecięcy, wewnętrzny, chirurgię, oddział intensywnej terapii, położnictwo, neonatologię, izbę przyjęć i teraz ta termomodernizacja, która całkowicie zmienia oblicze szpitala. Myślę, że osoby, które przyszłyby do nas, a były ostatnio 10 lat temu, całkowicie nie poznałyby naszego szpitala. Bardzo mało jeszcze nam zostało, parkingi, ogrodzenia, tereny zielone i myślę, że będzie szpital mógł funkcjonować dla dobra pacjentów wiele, wiele lat już w niezmienionej formie.